Ja zostałem wezwany na przesłuchanie, no i to trwało tam w sumie ponad cztery godziny. Jeden esbek wrzeszczy, potem wychodzi, przychodzi drugi, no wie pan tutaj, kolega coś tu się zdenerwował, no ja to może, może wie pan, ale może pan coś to, tego, no może ta. Za chwilę wychodzi, znowu przychodzi następny. Ja pamiętam, że chyba siedem osób różnych. Nie wiem, czy chcieli mnie obejrzeć, jak ja wyglądam, czy właśnie tak postraszyć, czy, czy pokrzyczeć, czy, czy zmienić te nastroje, bo to chyba nie, nie tylko w moim przypadku, ale to jest taka chyba ta typowa metoda właśnie takiego rozluźniania i naprężania psychicznego takiego człowieka, który właściwie siedzi przy tym biurku. I, I nic nie może zrobić. Zapamiętałem, się patrzyłem w sufit, zapamiętałem, że karnisze były tak naokoło podcięte yy, na okrągło przy tym suficie, i, i, i zastanawiałem się, co, co będzie dalej. To będzie jakiś tam dowód, może, i, 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 i może zostanę tu dłużej, prawda? A tutaj jest żona i dwójka maluszków, no bo to były bardzo małe dzieci, które się dopiero urodziły. Jedna córka miała wtedy. Dwa i pół roku, ta druga miała ile? noroczek. tak? No to takie maluszki, no więc... I właśnie ten sposób rozmowy. Taki, taki bardzo, bardzo... No bardzo zły w sumie. Prowadzący do... do... Ja myślałem, że, że nie wiadomo, czy ja już tutaj stąd wyjdę, czy nie wyjdę, prawda? Bo jeżeli dwóch kolegów internowano, no to może ja też gdzieś pojadę. I kończy się to ostatnie przesłuchanie, i praktycznie ten, ten, yy, ten oficer, który to robi. No właściwie nie pamiętam w jaki sposób on mnie żegnał. Yy, ale ja wstaję i, i powiedziałem coś takiego, co nawet byłem sam zdziwiony, że ja to mówię. Bo. Yy, bo. Nie przypuszczam, że, że, że ja mogę coś takiego powiedzieć. Po tym wszystkim, po tym całym takim przesłuchaniu, bardzo no, ekstremalnym psychologicznie, powiedziałem na odchodne: Wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi. Nie wiem.